Jesteśmy jeszcze przy tej topoli, która tutaj uległa wiatrołowom. Uległa złamaniu i jest, no jest świetne miejsce do ogniska w przepięknym terenie. No ale jeśli ktoś tutaj, a widzę, że tutaj jest teren rekreacyjny, no jeśli ktoś tutaj przychodzi z pełnymi butelkami, to troszkę lżejsze o napoje mógłby je zabrać. No, nikt tego może poza właścicielem tej łąki nie pozbiera, no ale jest to nieuczciwe wobec i przyrody. A proszę, napoje energetyczne, no i same butelki, one się nie rozkładają, rozłożą się za 500 lat, no może wcześniej, no ale wtedy już nikogo nie będzie, a ilość tych z nas nie będzie, a ilość tych butelek i tych śmieci będzie tutaj narasta ciągle. Ja ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie w ten sposób postępują. No co za problem po prostu zgnieść to, włożyć do plecaka i zabrać z sobą. Dla mnie to jest żaden problem. Natomiast no ja widzę, że no brakuje nam podstaw, jakichś takich zupełnie podstawowych nawyków, które pozwolą kiedyś w przyszłości ochronić to, co jest piękne. A zobaczcie, jak tu jest pięknie, naprawdę jest pięknie, wręcz cudownie. Bardzo mnie tylko niepokoi jedna rzecz, że nie ma tutaj mieczyka dachówkowatego i to jest bardzo, bardzo dla mnie niepokojące. No ale może poczekamy za rok, za dwa. Tenże mieczyk się gdzieś tutaj znowu pojawi.